Siemanko, cześć, 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 witam. W ogóle widzicie mój naturalny, ten kolor co jest teraz na głowie mojej, to jest ten taki naturalny kolor na głowie mojej, bo się nie farbowałem się od jakichś długo i to jest taki mój naturalny brąz. To nie jest to taka farbowana czerń, co zawsze była posiadana. Pozdrawiamy w tym produktywnym dniu pięknym. Tak, bardzo produktywny dzisiaj, zgadzam się. Produktywny dzień? No to tak. Obudziłem się o 14:05, wstałem z łóżka, potuptałem sobie do łazienki, strzeliłem sportowego klocka, poszedłem do Żabki, zjadłem dużego hot doga, kupiłem sobie mirindę i wróciłem do domu i umyłem włosy i to tyle. Jeszcze jak wracałem, to bardzo głośno na ulicy na głos się zaśmiałem, bo zobaczyłem golfa, który miał naklejkę z napisem: wyprzedzam dłużej niż ty ruchasz. I mega niesamowicie mnie to rozbawiło. Tak. Ja ogólnie mam produktywne pół roku, skończyłem studia, zdałem prawo jazdy, znalazłem pracę ukierunkowaną na wykształcenie, jadę na wakacje. No to ja tak, to ja nie jestem w stanie wymienić, co zrobiłem pożytecznego od pół roku. A nie, dobra, kupiłem sobie kajak i trochę na kajaku popływałem. Black Lives Matter. A Black Lives Matter nie okazało się koniec końców jakimś mega wielkim skamem, z tego co pamiętam? Jak po prostu wspieracie czarnoskórych, to spoko, ale jak wspieracie Black Lives Matter, to chyba nie spoko, z tego co wiem. Bo ta typiarka, która była założycielką Black Lives Matter, to pieniądze, które zbierali, to se kupiła jakieś willę chyba, z tego co pamiętam. Poczekaj, aż muszę sobie się upewnić. 6 milionów za dom zapłaciła typiarka. Spoko. Takie drobniaki, myślę. Aha, ona sobie kilka domów kupiła koniec końców. No ale przynajmniej ładne sobie kupiła te domy. Znaczy ten w lewym dolnym jest ładny, to for sure. Dobra, a ta typiarka, Khan Colors, to jaki ma aktualnie net worth, bo to ważne pytanie. Według tutaj stronki jest napisane, że jej net worth to 2 miliony, ale to chyba przekłamane. Jeżeli kupiła dom za 6 milionów, to jak net worth może być 2 miliony? To nie ma sensu, kurwa. Ocenka Jarszapu w lidze? Jakieś totalne kurwa gówno dostałem, jeżeli mam być szczery. Dostałem kurwa taką srakę, że nawet nie chce mi się tego chyba komentować. Dla osób, które pytają: Michał, co z Dying Lightem? Pokażę wam, jak kurwa zajebisty jest support Techlandu. Uwaga. Wchodzisz sobie na Techland forum, nie? Wchodzisz sobie w Dying Light 2 Stay Human i jest tak. To jest ten hot issue, z którym my mamy problem, nie? nie ma frame generation. Klikasz to, oni tak. We know. Najlepszy support, jaki kurwa w życiu widziałem. No a jeżeli chodzi o Yorkshop, no to tu jest jakaś mega sraka, no. Kupiłem tego Amuma, bo normalnie nie mogłem go kupić, więc jak mi się wyświetlił, to go kupiłem. No a tak to dostałem kurwa Nocturna, jak ja Nocturnem nigdy nie grałem. Dostałem Malphite'a, no ale Malphite'em zbytnio do Najungi to tak średnio. No nawet spoko. Zedżuani też kurwa nie grałem od pół roku. I Vi, Vi nie grałem od jakichś 2 lat, no spoko. Ty, ta kreatyna działa ci, powiem, ty. Bicek się... Bicek się kurwa napręża, o. Masz kurwa chore fazy. Co ty p***lisz, no zbity bicek. Zaś ta Tibia. Elo, ile jest aktualnie stałych graczy Tibi? Rzeźba od razu jest kurwa. 2-0 na łapie, elo. Z 20 w tym mój stary. 4-0, masz Szpaku fit Kubi producent. Kubi to powinien stać na równi z Chopinem, nie? Bez kitu. Ja nigdy nie kumałem tych ziomków w tle w tych teledyskach akurat, tego nigdy nie potrafiłem skumać. W sensie oni mają być jako jacyś tacy hypemeni, tak? Czy coś? W sensie nie wiem, bo chodzi o to, że oni często tak stoją i ja do końca nie wiem, co oni robią tam. Tak jak Uber Eats, masz gwarancję, że to wiozę. Tak się składa, że Uber Eats nie zawsze dowozi, tak z tą gwarancją to bywa różnie. To dziś jest mi przykro, jak pan Uberowiec kurwa przywiózł mi rozlaną Fantę, no bo mi tak kurwa przykro, nie? Tam mówiłem ci wasowi, żeby poszedł na swoje, to już nie era labeli, młody uświadom to sobie. Fajne chyba. I mean, no ja nie jestem jakoś mega fanem rapu, gdzie jest nawijane o tym, że życie było ciężkie i w ogóle ulica to mnie skopała, ale rozumiem stilo. Ale chyba prędzej bym puścił, z tych dwóch myślę, że prędzej bym puścił sobie Szpaka w wolnym czasie niż tego bonusa, co leciał przed chwilą. Ten relaks 100% jakoś mnie nie przekonał. Niby fajne, ale brakuje mi tu zwrotu o Kobosie, nie? Jakby coś mówił o Kobosie, to bym dał łapkę w górę. Czekam aż pierwszy raper w Polsce będzie wspominał automat. Matach, nie? Byłoby takie fajne, k***a. Często słyszę, że jako gangsta raper nie mam prawa nazywać się artystą. Nie... Chciałem mieć tak na pier...
w banie jak Sensei Jakba. Obserwuję tego człowieka od półtora roku i dalej mnie zaskakuje na każdym kroku. Nie jestem muzykiem, nie mam wykształcenia muzycznego, nie znam zapisu nutowego, teorii muzyki i tego typu pier... Co no pistolet nerw za pazuchą? Tu na ulicy mieliśmy tylko jeden wykład. Praktyczny. Aha. Nie usłyszysz ostatniej pieśni, którą zaśpiewa dla ciebie ta słodka primadonna, bo kula jest szybsza od dźwięku. Blaka, blaka, blaka! Tak, jestem chłopakiem z miasta. Hej, miałem wam tego nie mówić, ale teraz dzwońcie sobie na psy jak Rusinka. Hej! Blaka, 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 blaka! Moje prawdziwe imię to Jeremiah McSkiffens, bestia z kowarskich sztolni. Pa! Nie no, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą wartość artystyczną, to myślę, że Sensei Jakba na pewno ma do przekazania swoją osobą o wiele więcej niż większość polskiego mainstreamu, jeżeli chodzi o muzykę. Tamy w gangach. A jeżeli chodzi o samą wartość artystyczną i przekaz, jakieś takie kurwa, nie wiem czy można powiedzieć kurwa wartości, no może tutaj bym nie przeginał, ale generalnie... Sensei Jakba, on to czuje. Sensei Jakba to czuje to wszystko kurwa. Każdym milimetrem swojego ciała i organizmu. Do influencerów o współpracę. Co sądzimy? Ej, ej, ej. A właśnie, a oni mogą tak o sobie mówić w sumie? Bo ja nawet nie wiem. Oni mogą o sobie tak mówić, jeżeli chodzi o twarde R, nazwijmy to? Bo ja w sumie nie wiem, bo to jest dziwne dla mnie, że no to jest takie słowo, które jednak było takie uwłaszczające w tym wszystkim. Jakby cię ktoś całe życie tak nazywał, no to ty byś potem nie używał tego w kierunku swoich znajomych o tym samym kolorze skóry i tak dalej. Ja dalej tego końca nie kminię. Wiecie o co mi chodzi, no. Chłopy mówią, że to jest takie uwłaszczające, że to jest takie straszne złe słowo, a aktualnie N-word kończący się na A jest używany jako takie my homie. Wiesz o co chodzi? Yeah, my. Wiesz o co chodzi? No to dla mnie, ja tu nie widzę w tym logiki. A tutaj chłopy mówią, my możemy, ale wy nie możecie już. A właśnie, jak przed chwilą jeszcze mówiłem o byciu grubym. Słyszeliście, nie, może widzieliście na Twitterze, była taka typiarka w Chinach, która casualowo p***ła 10 kg w żarcie i kurwa się na plecy i umarła w pizdu? To nie jest normalne. Typiarka jakiś czas wcześniej była u lekarza, bo krwawiła z układu pokarmowego. No to słuchaj, jeżeli lekarz ci mówi, że wpierasz za dużo i twój organizm nie wyrabia i aż krwawisz, a ty mówisz, dobra, spoko, to ja se casualowo opierdolę 10 kg kebaba na streamku na TikToku. No nie miał, ja bym nie ma bata, że moje 10 kilo, a ona tak o wzięła i... No i umarła, bo jej się brzuch rozerwał. Jakby dosłownie powodem zgonu jest rozerwanie brzucha i zalanie komory brzuchowej kwasem żołądkowym. No i... Julia Żugaj to jest, to prawda, że Julia Żugaj zamieniła się w alternatywkę? Gdzie niby? Nie ma. Ten najnowszym, ukrywam się na festiwalu. Witam was na... Nigdzie ona się niby ukrywa. No co, w bluzie chodzi po prostu. A nie, tu coś jest tego typu, no. A faktycznie. Efekt finalny. 3, 2, 1. O, co to, dołączyłaś do starej ekipy, czy co? Mocno, nie? Ekipa? O. Ludzie będą widzieć mnie za jakąś lat... Mega, mega inaczej. Wyglądam w ogóle bardzo podobnie do Tokio z La Casa de Papel i zobaczyłam faktycznie, to... Faktycznie, jeden do jeden. Ale ciekawy temat do rozmowy. Czy wszyscy TikTokerzy są upośledzeni? Czy wszyscy TikTokerzy myślą? Są upośledzeni. Nie wiem, przekonajmy się, a teraz poznajmy naszych uczestników. Mam dziury w banie od TikToka. Posłuchaj mnie. Jeżeli któryś z moich znajomych zainstaluje najnowszego iOS 18 i ktoś z moich znajomych zedytuje latarkę i aparat i na przykład tu albo tu będzie TikTok, przestanie być moim znajomym. TikTok jest lepszy od YouTube'a. Definitywnie nie. Znaczy inaczej, jeżeli chodzi o marnowanie twojego czasu i uzależnienie, tak. Jeżeli chodzi o treści, nikuta. Uważam, że na YouTubie jest dużo, wiele lepszych jakościowych treści. Wczoraj spędziłem pół godziny na oglądaniu, jak jakiś ziomek, który zajmował się elektroniką, jak rozkręcił odkurzacz i go overclockował. Drukował nowe części z drukarki 3D, zamontował lepszą baterię i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, że spojrzałem bardzo tak personalnie, że TikTok tak naprawdę dał mi karierę, więc głównie dlatego, ale też tu odwołując się do... To mega biased. To, no to w takim razie Twitch jest najlepszy, bo mi dał karierę. Dla mnie to jest to samo, bo jak ktoś chce znaleźć na TikToku, to od razu tam wchodzę i wiem, czego chce. I... Ultimate L-take. Jak chcesz znaleźć cokolwiek na TikToku, to powodzenia ci życzę. Ta wyszukiwarka jest taka upośledzona, nie? Ja potrzebuję znaleźć jedną rzecz, wpisuję w YouTube i od razu widzę 10 poradników, chcę wyszukać cokolwiek na TikToku, prędzej się za...
dole niż to znajdę. Serio. Przebodźcowuje mnie ta aplikacja. No ale jednak stamtąd cię też ludzie zaczęli kojarzyć, nie? No dobra, ale my mówimy... No właśnie, k***a! Mnie. Ale nie rozpatruję tego pod tym kątem. Nie wiem, ale mówię ogólnie, ale że tak. Łatwiej pójść w viral i żeby ludzie cię kojarzyli z TikToka niż z YouTube'a. No dobra, ale to oni bajas tak patrzą na to, no. Jeleniewska, nie każdy TikTok zagwarantował dwa mieszkania w Hiszpanii, k***a. Porównywalnie i tu, ale rzeczywiście na TikToku lepiej taką społeczność mi się wydaje zbudować i... Zapraszam na Twitcha, koleżanko. Tak. Nie, no co ona gada? Myślę, że Mamiko ma mega fajne community walikoniów u siebie na shortsach. W sensie legitnie wyobraźcie sobie, że ja wam puszczam ten film i w tle stoję i nagrywam storiska. Dosłownie nieczesana tak robiła kiedyś. Ja tak wchodzę do niej na streama, ona puściła jakiś film Pateca, patrzę, ona w tle ma telefon na statywie, wielki ring light i nagrywa storiska. Ja mówię, a to, what? No nie wiem, ja jako widz tak dziwnie na to patrzyłem, bo czułem się taki, nie wiem, pominięty ty? Nie wiem, czy to można tak nazwać, no ale jednak jak ja prowadzę streama, no to jednak chcę, żeby widz czuł, że poświęcam mu czas i jakby jestem na nim skupiony, że jakby jestem na was skupiony, że z wami rozmawiam i tak dalej. A jak ja nagle zniknę na 20 minut nagrywać storieski, to dziwnie by to było, jakoś tak k***a. Myślę, że ja bym się czuł z tym dziwnie, wy byście się czuli z tym dziwnie. W tym wirze potem też wyłapię. Dlaczego jeden typ siedzi, a reszta musi stać, z jakiej racji? Jakby ci to... Na dwóch filmów dziennie. Ja powiem tak, z osób, które znam jakby z TikToka i mniej więcej tam śledzę od prawie zawsze, zauważam, że Peciu CODR coraz bardziej zatacza się w uzależnieniu alkoholowym. Chcecie ode mnie sposób, chcecie się wybić, widzowie, na TikToku? Uwaga, najprostszy sposób. Testujcie nowe rzeczy w sklepach. Na przykład jak dodadzą ci, nie wiem, nowego kaktusa ci dodadzą do żabki, albo nie wiem, dodadzą ci nowego Prima, to ty nagraj test, jak to jesz po raz pierwszy i musisz jeszcze zrobić taki wstęp. Sprawdzam nowe coś tam w żabce, kosztuje tyle i tyle i smakuje tak i tak. I zrobi takie wiusy po... Generalnie żyjemy w społeczeństwie ludzi, którzy nie do końca mają swoje zdanie i ludzie lubią słuchać opinii na różne rzeczy. Przykładowo, po prostu, streamerzy i tiktokerzy, youtuberzy i generalnie ludzie popularni są jakoś tam opiniotwórczy. Powiedzmy, nie wiem, ja sprawdzam jakiś utwór na streamie, albo nie, multi sprawdzę na streamie, to często jest tak, że dopóki ja nie zacznę się bujać, albo nie powiem fajne, to będziecie pisać, ale gówno. I potem nagle ja powiem, o, fajna nuta, to nagle wypiszecie, rel, fajna jednak. Chłopaki poszli, yeah. Jestem po innej stronie. Za duży pośliz, nie, yeah. Może zatrzymać głowę. Nie mów, że boli mnie, że szedłem to milion razy, yeah. Co pierdoli mnie, ciebie nie widać, to wiesz.